Pawła Krupy w Krupówkach po prostu. Ile cukru, cukru w cukrze. Jest dziś ze mną ojciec Paweł Krupa, autor książki Krupówki Warszawskie, trzytomowej serii kazań. Witam cię serdecznie, Pawle. Witam, witam Państwa. Ja się nazywam Tomasz Ryłowski i mam przyjemność bycia prezesem wydawnictwa W Drodze, które wydało Krupówki Warszawskie. Za co bardzo jestem wdzięczny. Strasznie nam miło. Pawle, trzy tomy kazań warszawskich. Zapytano nas, czy to nie są kazania dla lemingów. No, to by sugerowało, że w Warszawie mieszkają wyłącznie lemingi. Tak? Warszawy nie wszyscy lubią. Nie, one się nazywają Krupówki Warszawskie. Tak trochę z przypadku, bo ja mam na nazwisko Krupa i po prostu ktoś kiedyś powiedział, że ludzie idą na Krupówkę, czy idą na Krupówki, kiedy szli na mszę świętą o godzinie 14, bo to była taka msza, którą mi powierzono. Przede wszystkim to chodzi o miejsce, gdzie zostały te kazania powiedziane, a nie tyle o adresatów, bo kazanie to jest taka dziwna rzecz. Kazanie to jest z jednej strony wypowiedź, która jest bardzo konkretna, tak? Ona jest do bardzo konkretnych ludzi, w bardzo konkretnym miejscu i w bardzo konkretnym czasie. A z drugiej strony, ponieważ kazanie dotyczy Słowa Bożego, tak? Zasadniczo takie kazanie, które jest powiedzmy taką poszerzoną formą homilii, czyli komentarza do Pisma Świętego, takie kazanie, jakie ja wygłaszam, tak? Bo ja nie mam takiego stylu jakoś bardzo jasno określonego, tak? Że wygłaszam na przykład wyłącznie homilię, tak? Albo wyłącznie kazania, jakieś takie moralizujące, albo katechetyczne, albo coś. Nie. Nie, to jest dosyć jestem swobodny w doborze tych stylów, ale staram się, żeby jednak kazanie w czasie mszy świętej trzymało się Słowa Bożego. A jeżeli ono się trzyma Słowa Bożego, no to ono oczywiście przekracza granice czasu, przestrzeni, audytorium, które słucha, dlatego że Słowo Boże ma to do siebie, że no właśnie nie da się go łatwo zamknąć, tak? Wobec czego z jednej strony są to Krupówki Warszawskie, bo faktycznie w tym miejscu do tych ludzi na przestrzeni tych kilku lat były wygłaszane, ale jednocześnie to jest tylko punkt wyjścia, dlatego że tak naprawdę przez to, że to jest komentarz do Słowa Bożego, to chyba może być słuchany czy czytany przez każdego, wszędzie, w każdym czasie. No właśnie, bo to jest trochę pytanie o to, to też tam się to pytanie zadaje. Dlaczego wydajemy kazania? Komu ma to służyć? Czy to jest bryk dla księdza, którym on ma się posłużyć na kazaniu i na przykład trzymając kserówkę, prawda, cytować ojca Pawła Krupę? Czy raczej to jest dla osób świeckich, które mają słabego kaznodzieję na miejscu i chcą posłuchać czegoś lepszego, tak jak się słucha różnych kazań w internecie? Jaki przyświecał tobie cel, kiedy postanowiłeś, żebyśmy ten zbiór opracowali i wydali? Otóż przede wszystkim ja zostałem do tego namówiony czy zachęcony przez moich świeckich przyjaciół, którzy po pierwsze tych kazań przez kilka lat słuchali, a po drugie, myślę tutaj szczególnie o pani, która ukrywa się pod pseudonimem Samarytanka i która napisała wstęp do pierwszego tomu tych kazań, która po prostu te kazania spisywała. Tak? Nikt jej o to nie prosił, mnie by to nawet pewnie do głowy nie przyszło, a ona w którymś momencie przyszła i powiedziała: słuchaj, ja spisuję te twoje kazania, może ci się to kiedyś przyda. I kiedy opuszczałem 2 lata temu Służew, wręczyła mi przepisane na pendrive'ie, przepisane te teksty, powiedziała: może ci się przyda, jest ponad 200 kazań, może coś byś z tym zrobił, uważam, że powinno to zostać wydane. No i tak trochę pomyślałem, trochę porozmawiałem i stwierdziłem, że to może być, wiesz co, to jest ciekawe, bo to powodów jest wiele. Po pierwsze, jest to dla mnie i myślę, że dla tych, którzy uczestniczyli w tych mszach, rodzaj takiego zapisu, takiego dokumentu, pewnego rodzaju pamiątki. Tak? Z drugiej strony, dla tych, którzy tam nie przychodzili, którzy nie znają,
i którzy może niekoniecznie chcą czy mogą tego odsłuchiwać na stronach klasztoru Służewskiego, gdzie jeszcze gdzieś tam się można do tych kazań nagranych dogrzebać. Będzie to okazja, żeby się z nimi zapoznać, tym bardziej, że ja bardzo się starałem, żeby one miały taki charakter jak najbliższy temu, co było powiedziane, tak? Żeby właśnie ich tak nie uliteraturowiać, nie wiem jak to, tak? Nie robić z nich literatury, tylko żeby one jak najbliższe były właśnie tej wypowiedzi mówionej. Więc myślę, że to może być po prostu okazja do tego, żeby się z nimi zapoznać. To są jednak kazania do czytań niedzielnych oraz dorzuconych jest trochę czytań świątecznych, czy też jakichś kazań okazjonalnych. Więc może to być faktycznie z jednej strony bryk dla księży, którzy zresztą dla księży, dla wszystkich kaznodziejów. No, przecież u nas w klasztorach czasami się w sobotę rozmowy zaczyna z bratem od tego, o czym będziesz mówił jutro kazanie, prawda? Ale myślę, że dosyć regularnie. Tak się, tak się zaczyna. No właśnie, że o czym będziesz mówił. To jest w ogóle temat, to jest w ogóle fajne, muszę ci powiedzieć. Ja się tym bardzo cieszę, że u nas kazania są tematem do rozmowy, tak? Albo o czym mówiłeś, tak? Nie wiem, miałem kazanie rano, czy tam, nie wiem, po południu ktoś mnie spotykał w niedzielę, o czym mówiłeś, tak? Ja w ogóle mam wrażenie, że najlepsze kazania powstają wtedy, kiedy jest to jakieś takie jednak osobiste zebranie różnych wątków, które bracia bardzo często, wrzucili. Tak. Bardzo często. Ja zresztą to widać w tych grupówkach. Ja czasami się przyznaję wprost, tak? Że usłyszałem to dzisiaj rano od mojego współbrata, czy wczoraj wieczorem. Bo mam jakieś takie, wiesz, takie, to pewnie jest z pracy naukowej przyszło, że ja jakby mam taką uczciwość wobec źródeł, tak? To znaczy, jak to nie jest moje, a jest naprawdę takie fajne, że ktoś mógłby pomyśleć, ale Krupa fajnie wymyślił, ale naprawdę, jaki inteligentny, a to nie jest moje, to wtedy mówię, że to nie jest moje, tak? Żeby było uczciwie, nie? Kolejny powód drukowania kazań to jest taki, no po prostu są to komentarze biblijne. No ktoś może po prostu chcieć, nie wiem, przeczytać jakiś komentarz, zainspirować się, poszukać jakiegoś może nowego podejścia do tej perykopy ewangelicznej, czy też czytania na daną niedzielę, czy na dany dzień. Wiesz, ja się wahałem, czy to wydać. Ja się trochę bałem, czy to będzie, czy to warto, czy to jest interesujące, czy kogoś, czy to może będzie tylko taki, wiesz, taki materiał dla socjologów albo homiletów, prawda, że sobie możemy trzy homilie tego samego autora w różnych latach przeczytać i zobaczyć, co się powtarza, do czego wraca. A później sobie pomyślałem, że nawet dla kogokolwiek, dla jakiegokolwiek czytelnika, nie tylko specjalisty od homiletyki, czy socjologa, czy nie wiem, literaturoznawcy, ale dla każdego, to może być dość ciekawe. Bo to jest tak naprawdę zapis mojego zmagania się ze słowem. Wiesz, mi się zdarzyło kiedyś, że wymyśliłem cudowne kazanie na niedzielę. Myślałem sobie, no takiego genialnego kazania ja nigdy nie powiedziałem. Co za idea w ogóle. Ale przed powiedzeniem tego kazania sobie przypomniałem, że 3 lata temu ja już głosiłem kazanie. Mówię, a zobaczę, co powiedziałem 3 lata temu. Ha! Zobacz, jaki postęp zrobiłem. I okazało się, że to było dokładnie to samo kazanie. Dokładnie to samo kazanie, które ja zapomniałem, że je że kiedykolwiek powiedziałem. Co więcej, ono mi się objawiło jako w ogóle jakaś nowość absolutna, nigdy przeze mnie nie wymyślano. Okazało się, że 3 lata temu mówiłem dokładnie to samo, więc to było dosyć upokarzające. Ale wydaje mi się, że właśnie to takie powtarzanie się wątków, powtarzanie się przykładów, na przykład czasami ten sam przykład wraca co kilka niedziel, czy przy jakiejś okazji on zostaje powtórzony. I kiedy rozmawiałem z redaktorami książki, to stwierdziliśmy, żeby tego, jakby jakieś takie ewidentnie, nie wiem, że faktycznie bardzo blisko się powtarzały, no to może gdzieś tam raz czy drugi został usunięty, ale tak to nie. Właśnie, żeby pokazać tego kaznodzieję prawdziwego, tak? Żeby to nie był taki kaznodzieja, wiesz, wysterylizowany, taki kaznodzieja, wiesz, taki czysty, który właśnie na każdą niedzielę ma coś nowego do powiedzenia, taką perełkę, tylko to jest kaznodzieja żywy. Ja mam taką nadzieję, że te Krupówki to jest zapis żywego kaznodziejstwa i że one nawet jak są w książce już tam wydrukowane ileś tam set czy tysięcy razy, to że to zostaje żywe, że to jest żywe kaznodziejstwo. To nie jest kaznodziejstwo sztucznie stworzone na potrzeby jakiegoś projektu, tylko to jest kaznodziejstwo odtworzone, tak bym powiedział. No bo bohaterem tych Krupówek nie jest sam autor, tylko słowo, jak powiedziałeś wcześniej. Tak. I teraz myślę sobie o czytelniku, który nie głosi kazań, który po prostu chce medytować nad Słowem Bożym i bierze Krupówki. Co byś mu polecił?
Znaczy, myślę sobie tak, że jednym z niebezpieczeństw jest to, że jesteśmy, łatwo się możemy zasugerować i w odczytywaniu Słowa Bożego, jak mamy dobry komentarz, no to wtedy trudno jest zobaczyć nowość tego słowa. Jakby ten komentarz może stanowić barierę. A z drugiej strony czasem ten komentarz może być jakąś inspiracją, może być jakimś popchnięciem, może być czymś, co jakoś rozwinie nasze rozumienie słowa. I jeżeli ktoś właśnie chciałby się posłużyć krupówkami, to jakich ma używać, żeby słowo jednak odczytać, żeby słowo najpierw do niego przemówiło i krupówki były w tym jakimś, nie wiem, megafonem, czymś, co mu pozwoli lepiej usłyszeć? Znaczy, przede wszystkim to byłoby dobrze, to jest taki banał, ale dobrze by było, gdyby skorzystał z tych siglów biblijnych, które są na początku każdego tego kazania, żeby jednak zajrzał do tego Słowa Bożego. Znaczy, żeby sobie najpierw to Słowo Boże przeczytał, a potem czytał kazanie. Żeby... Oczywiście te kazania można czytać jako takie eseje duchowe, tak? Ale wtedy jednak myślę, że sporo można stracić, bo one są jednak komentarzem, czy są zainspirowane, czy są wprost komentarzem bardzo konkretnym do tego słowa, które właśnie przed chwilą zostało przeczytane. A potem to wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z kazaniem. Znaczy, albo ja podchodzę do niego na sposób taki zupełnie zamknięty, tak? Na przykład przychodzę do kościoła i mówię sobie, widzę księdza, który wychodzi, mówię, no, ten to mi nic mądrego nie powie, tak? Ewentualnie podchodzę w taki sposób selektywny. To znaczy, ja coś na przykład już wiem o tych czytaniach, albo wiem w ogóle o kaznodziejstwie i sobie tak myślę, no, jak mi się zmieści w tych ramkach, tak? No to wtedy będzie to dobry kaznodzieja. Jak mi się nie zmieści, to go odrzucam. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś tak zrobiłem z jednym z naszych braci. To było w Paryżu, wychodzimy po mszy świętej. Strasznie mi się spodobało to kazanie. I podchodzę do niego i mówię, słuchaj, jeżeli ty, mówiąc to kazanie, chciałeś powiedzieć, że pam, 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 to było to genialne kazanie. On na mnie popatrzy i mówi, no dziękuję. I zaczęliśmy się śmiać, bo ja nagle zdałem sobie sprawę, że mnie nie zachwyciło jego kazanie, tylko mnie zachwyciło to, co ja sobie pomyślałem w czasie tego kazania. Tak kanwie tego, co on powiedział. Rozumiesz? I jeszcze bezczelnie do niego przyszedłem i powiedziałem, jeżeli chciałeś powiedzieć to, co ja sobie pomyślałem, to było genialne kazanie. No szczyt bezczelności, tak? Ale tak czasami faktycznie mamy, tak? Czasami tak mamy. Zresztą, ja myślę, że to jest też jeden ze sposobów działania Ducha Świętego. Znaczy, że ktoś mówi kazanie, coś mnie w tym kazaniu uderza, jakieś słowo, porównanie i nagle ja zaczynam swoją medytację, mówię sobie w pewnym sensie moje kazanie i nawet do końca nie wiem, co on mówi tam do końca, tak? Ale to kazanie jest w mojej głowie. Więc, bo trzeci sposób, moim zdaniem, podejścia do kazań czy do kaznodziei, i obojętnie, czy to będą kazania pisane, czy to będą kazania słuchane, wygłaszane, to jest pewna hojność taka, pewna otwartość, tak? Ja po prostu przychodzę i jestem gotów wziąć wszystko, co mi dadzą. Po prostu dawajcie. Dawajcie, ja biorę, tak? Nie zamykam się, jak wyjdzie mi gruby ksiądz z czerwonym nosem, to mówię sobie, o, ten to na pewno nic nie powie. Naprawdę zdarzało mi się wielokrotnie słuchać księży, których nie podejrzewałbym o jakąś wielką kaznodziejski, o jakiś wielki kaznodziejski talent czy przenikliwość i okazywało się, że właśnie oni mówili słowo, czasami bardzo proste. Właśnie ta selektywność taka, że ja przychodzę i mówię, dobrze, jak to mi się zmieści w takich granicach, to tak, ale jak już będzie szerzej albo węziej, to nie. To też znowu jest ograniczenie. Ja mam, przyznam się, podejście do kazań takie, nie tylko swoich, ale do cudzych kazań. Ja przychodzę do kościoła i słucham, bo czasami mi się to zdarza, albo słuchamy się w siebie nawzajem, prawda, koncelebrując mszę świętą. Ja zasadniczo chcę usłyszeć. Proszę bardzo, dawajcie wszystko, co macie. I zobaczymy, co z tego będzie. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podejście. Wiesz, bo ja dlatego miałem też wątpliwość, czy te kazania należy wydawać na piśmie. Dlatego, że kazanie jest wydarzeniem. To jest wydarzenie. Tak? To jest wydarzenie, w którym uczestniczą słuchacze, kaznodzieja i Bóg, Duch Święty. Tak? To się dzieje. Kazanie nie tylko jest w wersji słownej, tak? Ono jest w myśli, ono jest w sercu, ono jest właśnie w tym, że ktoś powie nagle jedno słowo i ja mówię, o matko, tak? Na to słowo czekałem. I może się pojawić taka wątpliwość, czy jeżeli my zapiszemy kazania, to czy my nie tracimy tego, prawda?
Znaczy my gdzieś nie odcinamy tego momentu wydarzenia. Prawdę powiedziawszy, kiedy je sobie wziąłem, tak właśnie kiedy przyszły do mnie w książkowej formie, odczekałem, wziąłem sobie pierwsze zimowe, zacząłem czytać i stwierdziłem, że coś jednak z tego ładunku takiego pozawerbalnego w nich się zachowało i to bardzo dobrze. Nie chcę powiedzieć z Ducha Świętego, bo to takie, wiesz, żeby nie przesadzić, ale coś tam takiego jest. A poza tym, powiem nieskromnie, wydaje mi się, że one naprawdę nie są takie głupie, że tam jest sporo treści. To się zgodzę z tobą. Nie, no bo wiesz nie co, tylko z grzeczności. Ja jestem człowiekiem emocjonalnym. Wiesz, kiedyś pamiętam, bracia mi opowiadali, stoją w zakrystii, ja głoszę kazanie. Przychodzi któryś z braci i mówi, kto głosi kazanie? Krupa. A o czym mówi? Oni mówią jak zwykle o sobie. No, wiesz, no, to jest w pewnym sensie prawda, tak? Bo kazanie jest przefiltrowane przez kaznodzieję, tak? Ono nie może... Ja bardzo często na rekolekcjach, które mówię do kapłanów, tak? Ja im się na początku rekolekcji przedstawiam, opowiadając kilka szczegółów z mojego życia. Na przykład, co mi się udało albo co mi się nie udało. Tak, że niby się przedstawiam, ale tak opowiadam, wiesz, że coś mi tam wyszło, coś mi nie wyszło, w czymś... Ja się rozczarowałem w życiu, kogoś rozczarowałem, a tu byłem zachwycony, a tu mi się... Takie przedstawienie siebie nie tylko, tak jak się pisze, życiorys, tak? Takie CV, ale takie przedstawienie sobie trochę jako osoby. I mówię im na koniec, wiecie po co ja to mówię? Nie po to, żeby was, nie wiem, zadręczać swoim życiorysem albo też pokazywać, jaki mam bogaty życiorys, tylko żebyście wiedzieli, że stoi przed wami osoba. I że ta osoba będzie głosić Słowo Boże. Tak, ona będzie do was głosić, tak? I Słowo Boże, które będę komentował, czy które będzie podstawą tego, co do was będę mówił, ono przeze mnie przejdzie. I tak jest zawsze, tak? Rzadko się zdarza, że słyszymy głos Boga bezpośrednio. Tak? Powiedzmy sobie szczerze. No to też jest struktura... Najczęściej słyszymy go przez człowieka. Pismo Święte jest przez dziedzinę. No chciałem tu powiedzieć, że to jest dokładnie tak. Działanie natchnienia. Tak. Mamy różne style, tak. Różne zdolności tak. Literackie autorów ludzkich, tak. A w koniec końców to jest Słowo Boga wypowiedziane ja na różne wrażenie... sposoby tak. W ludzkim języku. I ja mam wrażenie, że czasami problem z kaznodziejstwem jest taki, że kaznodzieja się tego boi. To znaczy, że to wyjdzie. Tak? Że on jakby, że kaznodzieja wychodzi z taką ambicją, żeby powiedzieć coś, co nie ma związku z nim, co jest czystym Słowem Bożym, albo co jest czystą teologią, albo co jest czystym komentarzem biblijnym i żeby, broń Boże, nic z niego tam nie weszło, bo to już by było jakieś tam... Albo się boją na przykład, że wyjdzie, że czegoś nie wiedzą. Albo się boją, że wyjdzie, że nie umieją ładnie mówić. Albo się boją, że wyjdzie, że nie wiem, mają jakieś problemy emocjonalne czy inne, czy cokolwiek. I w związku z tym te kazania robią się takie drewniane. Tak? Robią się takie no, po prostu suche jak wiórek. Tak? I ludzie no, tak słuchają, ale w ogóle nic tam się nie dzieje. Tak? Bo ten biedny ksiądz, czy kaznodzieja, tak mówię, ksiądz Dominikanów też to dotyka, tak? Czy może dotknąć. Chociaż myślę, że nas trochę rzadziej. Ja myślę, że my mamy w sobie pewną... I może to jest też jakimś takim czymś cennym w naszym dominikańskim kaznodziejstwie, że my tę barierę pomiędzy moim życiem a moim głoszeniem mamy dość cienką i przenikliwą. Tak? I wydaje mi się, że to pozwala temu słowu, które mówimy, nabrać takiego charakteru czegoś żywego, jakiegoś takiego świadectwa. No, tego samego oczekujemy od wiernych, kiedy mówimy o tym, że właśnie mają odczytywać Słowo Boże w swoim życiu. Tak. To jest dokładnie ten sam filtr, który zakłada każdy. Nie chodzi o to, co autor miał na myśli. Tak? Nie chodzi o to, co autor miał na myśli. Albo nie chodzi o to, co... Ja na przykład... Mnie się bardzo podoba, jak czasami rozważamy Pismo Święte, akurat teraz we wspólnocie świeckich, ale mi się bardzo podoba, jak ktoś mówi, ja nie rozumiem, albo ja się z tym nie zgadzam, albo to jest w ogóle nie moje życie. Tak? Ja się mówię, Boże, jak to dobrze, ma odwagę, tak? Ma odwagę jakby podejść do tego słowa prawdziwy, a nie taki, że na przykład siedzimy teraz i wszystkim zależy, żeby sformułować jak najbardziej poprawne teologiczne zdanie, żeby wyszło, że ja zrozumiałem i że umiem skomentować i coś tam jeszcze, nie? Więc w kaznodziejstwie jest tak samo, tak? Że ja wychodzę i
pozwalam temu słowu jakby zagrać na mnie, tak? I to prawda, że ty powiedziałeś w którymś momencie, że to nie autor jest najważniejszy w tych kazaniach, tylko jakby sama treść. To jest absolutnie prawda. Ale ta treść będzie przez te pokłady autora przefiltrowana. Tak samo, jak jest filtrowana przez język polski, jak jest filtrowana przez dokładnie, przez język hebrajski, tak jak jest filtrowana, oczywiście, dokładnie, jak jest filtrowana przez język ludzki, tak. Bo to jest w ogóle genialne, że słowo tak głęboko przenika nasz świat. No, wiesz, przez słowo Boga to nie jest tylko takie właśnie gdzieś, jak mówisz, wyabstrahowane, jakaś treść, taka właśnie jakiś boski sens, tylko że on naprawdę tutaj Pan się wcielił i to słowo jest naprawdę żywe przez życie tych, którzy je słyszą, przez życie tych, którzy je głoszą. Przez to wszystko, co jest zaangażowane w to, żeby to słowo wybrzmiało. I dlatego, moim zdaniem, ono się nigdy nie znudzi. Bo to jest, to jest tak jak chleb, wiesz. Można sobie robić posty takie od chleba, nie? Ale zresztą ja teraz od dłuższego czasu nie jadam chleba. I kiedy zdarza mi się być na jakichś przyjęciach, gdzie tam zaproszony jestem, to wtedy mam taką zasadę, że żadnej tam diety nie stosuję, żeby już tam się nie wygłupiać, idę do gospodarzy. Tego mi nie wolno jeść, tam nic nie mówię. I zauważyłem, że najbardziej rzucam się na chleb. Żadne ciastka najwymyślniejsze, żadne tam jakieś potrawy. Po prostu jak widzę taką kromeczkę świeżego chleba, to po prostu biorę to i aż mi jest nawet trochę wstyd, że tak się tym chlebem objadam, ale po prostu okazuje się, że tego chleba powszedniego może naprawdę brakować i to się, zauważ, nigdy nie nudzi. Dlatego, że on ma jakiś... Ja kiedyś nawet słuchałem uczonych, którzy się wypowiadali, dlaczego ten chleb. Okazuje się, że on ma po prostu w sobie wszystkie jakby najbliższe nam, czy takie najbardziej dla nas przyjemne i miłe składniki smakowo jakieś tam. Że to jest faktycznie dość genialny wynalazek, ten chleb po prostu. Więc ze Słowem Bożym jest bardzo podobnie, tak? I oczywiście ono nas czasem ugryzie, ono czasem będzie twarde, ono czasem będzie jakiś tamten, ale to jest coś takiego, co się nie znudzi, nie ma nudy, nie? I teraz chodzi o to, żebyśmy my też tym naszym kaznodziejstwem tego tak nie wysuszali, żebyśmy pozwolili, niech to przejdzie przez nas. Znaczy, kiedyś mi ktoś powiedział, jak się modlisz, to mów kazania o tym, jak to jest, jak człowiek się modli, a jak się nie modlisz, to mów kazania o tym, jak to jest, jak człowiek się nie modli. Ja myślę, że ta puenta o chlebie to jest dobra puenta na naszą rozmowę, za którą ci serdecznie dziękuję. Dziękuję.